Witamy, witamy w programie Progress Bar. Nazywam się Mirek Brunejko. I Maciej Lelusz. Mamy nadzieję, że stanie się to serią spotkań, które poprowadzimy we dwóch, razem z naszymi wspaniałymi gośćmi, na które będziecie z przyjemnością przybywać. To jest nasz pierwszy odcinek Revision, który już 371, tak? Tak, 475. No to ominęło mnie kilka, wybacz najmocniej. Tak, a wszystko przez mój system operacyjny. Nie, wszystko przez co? Przez to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli tak. Jak robić dobre IT na naszym pięknym polskim rynku i nie zapomnieć o tym, żeby nie przerywało łącza internetowego, kiedy jest najbardziej potrzebne. Dokładnie. Będziemy rozmawiać o progresie przy naszym wirtualnym barze z naszymi wspaniałymi gośćmi, którzy się zjawią z nami. Mam nadzieję, że bez dużej ilości alkoholu, chociaż kto wie, Maćku, jak myślisz, jak czy nasz wirtualny bar? Słuchaj, wirtualny może będzie, alkohol nigdy nie jest wirtualny, jak już się pojawia. Nawet w środowisku IT, kiedy wychodzi się na piwo, nagle okazuje się, że z wirtualnego piwa staje się to piwo całkiem realną opcją. Tak więc cóż tu dużo mówić. No, nazwa samego Progress Baru wzięła się od tego, że chcemy w zasadzie stworzyć takie pierwsze polskie spotkanie, prawda? W zasadzie nikt tego w Polsce nie robi, bo dużo jest show, dużo jest podcastów zagranicznych mówiących o tamtych rynkach, a my chcemy stworzyć coś, co będzie mówić o rynku polskim. Dokładnie. Zaprosimy do naszego show kilku bardzo fajnych, ciekawych ludzi. Będą to ludzie z takich małych firm jak Cisco, VMware, Microsoft. Pojawi się też jakiś mały sklep o nazwie Allegro, kilka większych i mniejszych banków. Będziemy rozmawiali o wielu ciekawych rzeczach. Maćko, o czym dokładnie? Znaczy będziemy się przelewać z jednego świata, czyli ze świata sieci, który po trochu ty reprezentujesz. I ze świata wirtualizacji computingu, który reprezentuję ja. I tak też chcemy prowadzić te rozmowy, żeby spotykać dwa zupełnie różne podejścia do czasami do tego samego tematu, bo tak jak przez to, co publikujemy już na naszych blogach od jakiegoś czasu, czyli z naszej rozmowy o SDN-ie, wynika, że te światy mogą się niedługo dosyć mocno połączyć. I o tym chcielibyśmy zacząć rozmowę, od w sumie tego tematu, który zaczęliśmy pisać, a z którego powstał pomysł spotykania się w modelu wideo. Dokładnie, bo ja pracując w sieciach, ty pracując w świecie wirtualizacji, mogę tak powiedzieć? To nie będzie obraźliwe dla ciebie? Nie, nie, zupełnie. No na pewno mniej niż w sieciach, nie? I to właśnie ma być motyw. Mamy się nie lubić i tak samo nasi goście. Jeżeli my zadamy im niezręczne pytanie, na co liczymy bardzo mocno od was, że będziecie nam w tym pomagać, w komentarzach prosimy pod spodem w komentarzach prosimy bardzo o nikczemne pytania do naszych gości albo o tematy, które chcielibyście poruszyć. Tak, vendor, który odpowie na najtrudniejsze pytanie, zostanie wysłany na wycieczkę dookoła Warszawy. Dokładnie. Dokładnie. No plus dostanie jakąś statuetkę, ale po niej pomyślimy później. Tak, ale co jest ważne, chcemy w naszym programie dotykać wielu aspektów, które się przenikają. Czy to jest temat wirtualizacji, sieci, storage'u, computingu, cloudu i zadawać trudne pytania sobie, ale też właśnie naszym gościom i próbować uzyskiwać trudne odpowiedzi. Maćku, ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Co my w ogóle chcemy osiągnąć? Komu chcemy to pokazać i po co? Jak myślisz? Wydaje mi się, że z jednej strony chcielibyśmy pokazać świat najnowszych technologii, nowych zagadnień, rynków, które nas otaczają dla mniejszych, większych instytucji, firm w Polsce. A z drugiej strony chcielibyśmy dla vendorów pokazać, że czasami trzeba spojrzeć na polski rynek z dedykowanej perspektywy. To znaczy, żeby zawsze widzieli to, że jesteśmy na polskim rynku i czasami może on zupełnie inaczej reagować na produkty, które mogły się przyjąć na całym świecie. I tak samo odwrotnie, może brać rzeczy, które na całym świecie się kompletnie nie przyjmują. Jesteśmy oddzielnym, zupełnie odseparowanym, super rynkiem IT, tylko czasami jeszcze nieodkrytym. I o tym chcielibyśmy w sumie porozmawiać. Zgadzasz się ze mną? Zgadzam się z tobą, ale nie do końca. To nie dobrze. Nie można się zgadzać. To dobrze, bo się przestraszyłem, że się ze mną zgadzasz, a to nie może tak być. Słuchaj, nie może tak być, nigdy w życiu. Nie. Maćko, jeszcze jedna rzecz taka bardzo ważna, bo
Jak to się w ogóle stało, że my chcemy ze sobą współpracować i ten tworzyć projekt internetowy? Kim ty w ogóle jesteś, kurde, człowieku? W sumie mógłbym zadać ci to samo pytanie, nie? Może ty bardziej mnie opiszesz, a ja bardziej opiszę ciebie. O, to jest ciekawe. Ciekawe, co? Kim jesteś? Maciej należy do grupy konsultantów, którzy się zajmują w znacznej mierze wirtualizacją. Prowadzi bardzo ciekawy blog o wdzięcznej nazwie, o której pewnie sam powie. Ja nie potrafię tego wymówić do dzisiaj. I też mówi na wielu ciekawych konferencjach, ale co jest najważniejsze, jest genialnym mózgiem, jeżeli chodzi o tematy związane z computingiem, cloudem, wirtualizacją, systemami, storage'em, tego typu rzeczami. Ojej. Dobrze mówię, ale Maćku, czy mówię dobrze? Nie, no ja jak najbardziej się z tym zgadzam, jakbym się mógł nie zgodzić, przecież też to podłuchałeś mojego pod wyżyny. To ja teraz powiem, co ja wiem o tobie, nie? Plotki mówią, że jesteś również bardzo znanym polskim blogerem, nie tylko polskim, prowadzącym bloga również w języku co najmniej anglosaskim. W zasadzie jesteś, nie wiem, czy to można tak o tobie powiedzieć, jesteś sieciowcem, ale sieciowcem, który zaczyna zauważać trend idący w to, że te trendy computingu i sieci się powoli mieszają. Realizujesz projekty z dużymi operatorami, z firmami w Polsce, z firmami większymi, mniejszymi, w których projektujesz wydajne i mam nadzieję niezawodne sieci. Tak, i co jest ważne, ten twój świat i mój świat cały czas się przenikają. Ty mówisz coraz więcej o sieciach, ja mówię troszeczkę więcej o tematach wirtualizacyjnych i też dotykamy tych tematów klientów, o których będziemy też rozmawiali w naszym show. Co więcej, jeżeli macie jakieś bardzo fajne projekty, o których chcecie opowiedzieć, zapraszamy serdecznie. Tu też jest dla was miejsce. Dokładnie. Maćku, to chyba tyle na pierwszy odcinek. Nie będziemy za dużo przynudzać. Zapraszamy na kolejne odcinki, gdzie będą bardzo, bardzo fajni goście. Tak. Wiesz, kto będzie w następnym odcinku? Nie wiem, słyszałem, że w ogóle umawiałeś się z kimś, ale nie chcesz mi zdradzić tej tajemnicy, że powiesz nie tylko mi, ale wszystkim. Kto będzie w najbliższym odcinku? W najbliższym odcinku pojawi się bardzo znana postać ze świata sieciowego, ale pomęczymy go o te tematy, o których rozmawialiśmy w naszych blogach, czyli o tematy związane z SDN-em, Software Defined Networking. I jak to się dzieje, że te wszystkie routery, systemy, etc. chcemy włożyć do tych serwerów i po co? I po co to komu potrzebne? Zadamy jeszcze parę niezręcznych pytań, co? Tak. Pozwól, tato. Pozwól. Zarobki nikogo nienawidzę. Tak będzie. Zapraszamy na następny odcinek, który pojawi się w najbliższym czasie na tym samym kanale. Tak więc, no cóż, miłego wieczoru. Trzymajcie się. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Hej.